A zajebistą latareczkę kupiłem, nie? W Action! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Zadyszkę. A ona jest na taki magnesik. Latareczka na taki magnesik. O, proszę bardzo. Może będzie widać. O, taki magnesik. Pyk. I można to wszędzie sobie przyczepić. I są trzy poziomy światła. I mogę sobie nawet przyczepić to tutaj. I mieć sobie to tutaj. I to się ładuje na USB typu C. Proszę bardzo. Była jeszcze taka fajna opaska na czoło z latarką. Ale to mam w garażu, więc do ciężaróweczki myślę, że lepsza będzie ta. Bo jest poręczniejsza, troszeczkę mniejsza, światło daje takie samo, może nawet mocniejsze niż ten pasek. Więc zapierdalać do Action. No i wyjeżdżamy, 11.06, pauzy jak w mordę strzelił. Teraz ten wyjazd to jest normalny w miarę, ale co tu się odpierdalało wczoraj, to nie, przedwczoraj. Jak wyjeżdżałem we wtorek, to nawet nie pytajcie, co ja musiałem tu się nawalczyć. No, lecimy do tego Kowna, walić tego Lidla i zobaczymy, co tam nas będzie czekało. Pierwszy raz jadę tam do tej firmy. Sytuacja podobna jak w Knaufie, że tam trzeba w jakiejś budzie się zarejestrować. Czekać na jakiegoś tam SMS-a z numerem rampy. Dopiero wtedy się wjeżdża, nie wiem, czy to szlaban jakiś jest, czy coś. Dopiero się wjeżdża pod rampę, idzie się z papierami i z tymi papierami później idzie się z papierami do budy kolejnej, czyli do sieciowy magazynierów. Później bierze się wózeczek elektryczny i się zapierdala samemu po magazynie. Dobrze, człowiek się troszkę porusza, zawsze to jakoś szybciej. Myślę, jak się dostanie rampy, nie trzeba czekać, aż ktoś rozładuje i chuj wie kiedy rozładuje, więc mi to pasuje. A Kowno, jak to Kowno stoi cały czas? O 6 rano to kibel usrany i tak. 17 km mam, 25 minut, 8 minut tego kibla niby pokazuje. Kurde, kiedyś będę musiał się wybrać weekendem do tej kurde galerii tutaj Megi i do tego Senukaja obok. Kurde, no robi wrażenie ta galeria. Ciekawe jak tam w środku, kurde, tyle razy busem jeździłem, ale ja chyba w tej galerii to ja nie byłem. Wiem, że byłem w Wilnie w galerii i w Rydze byłem w galerii. Riga Plaza byłem, o. Ale kurde, w tej Medze w Kownie to jeszcze nie było mnie tam. No, taka galeria to nie mała, kurde. Robi robotę. Ale nawet nie ma szans objąć w jednym kadrze tego. Mango. O kurde, mango mają. Mango, cinnamon, fitness, Pure City jakieś, Lindex, Apranga, Douglas. Kurde, ile tych sklepów, Sinsay, Crop. Ja tu przyjadę. Kurwa, zjedź tu beczku, baranie jebany ty. Kurwa, jedziesz się rozdziawiony. Idiota. Ja zablokowałem, nie? I to jak? No to karetka. I to kurwa Ukrainiec, ty z beczki ani trochę nie zjechał. Po prawej, kurwa, na prawym pasie. No debil, debil. No i dobrze, tutaj sobie się człowiek zawróci na węzełku.
pyk, pyk, cyk, cyk. Ale zawiechę kamera złapała, kurde, nie mogłem jej odpalić. Chciałem wam nagrać, jak to wyglądało wszystko z tą rejestracją tutaj w tym Lidlu, ale kamera mi zaświrowała, bateria tak się nagrzała, nie wiem, pewnie do wymiany bateria będzie zaraz. Ale tutaj macie na przebitce telefonem, jak ja się rozładowywałem, jak towar układałem, ustawiałem. No, ze wszystkim zeszło 2 godziny. Sam sobie rozładunek, no to szybko. Ile tam? 26 palet wywaliłem w jakieś 40 minut. Tylko na papiery czekałem, kurde, resztę tego czasu. Nie wiem ile dokładnie, ale godzina tu pękła jak nic. No, teraz muszę sobie odjechać, założyć w sumie drzwi i tylko zamknąć. Kolejka się upierdoliła, niech cię chuj. Tyle aut dojechało, tego wszystkiego, tyle się nazjeżdżało, że się nie dziwię, że stałem, kurde, tyle czekałem na te papiery. Co chwilę ktoś przychodzi i tylko dwie babki się tym zajmują, więc mają co robić, dziewczyny mają. Teraz tutaj kolejeczka do wyjazdu i uciekamy z tego Lidla. No, na 12 się zjedzie na bazę, więc jeszcze nie jest kiepsko. No co, jest mordzia internetowa. To włączyłem ciebie. Fajnego paleciaka miałem, dobrze, wygodny. Nic nie było zjebane, bateria naładowana.
chodził jak malina. Internet szwankuje, szwankowało kurwa GoPro. Już myślałem, że go nie odpalę. Wyjąłem baterię na te 2 godziny, niech widać pomogło. Teraz pan sobie sprawdza, czy wyjeżdżamy na pusto. No dawać mordziaty, dawać. Nie wiem, czy oni tam papiery sprawdzają jakieś czy coś. Kolejeczka się ujebała. Normalnie wagon, kurde, konkretny. Rura, 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 rura. O, że można się rozebrać sobie. Tu też, kurde, ciasto, że szok. Chodzi mi o sam wjazd i wyjazd. Trzeba właśnie patrzeć, czy nic nie nadjeżdża. Tak jak teraz. I kolejny jedzie. Wyjazd taki, no, się nie miniesz tutaj, trzeba puszczać albo jedną stronę, albo drugą. Bez kitu, coś mi świruje, kamera niby się wyłączy, ale tak naprawdę się nie wyłącza i cały czas jest jakby włączona. Wyjęcie baterii na 10 minut pomaga, ale kurwa nie wiem, co tu się dzieje z tą baterią. Miałem 80%, już mam 40%, coś tu nie tak jest. Coś tu nie tak, chyba czas na wymianę baterii będzie. Nawet nie mogłem wam nagrać, jak te remonty przebiegają. Już tutaj tak naprawdę końcówka tych remontów, zaraz będę wskakiwał na 2 pasy i... Prosta droga na suwałki, więc łapcie tutaj przyspieszenie, a ja kończę ten odcinek i żegnam się z wami.